Cześć, tu Shinigami. Jak widzicie, wracamy z następnym customem. Tym razem jest to Punisher Frank Castle, którego mogliście widzieć niedawno w filmiku o konkursie, którego link jest gdzieś tutaj. Albo tu, właściwie, bo tu jest co innego, tam będzie tu. Tak, Punisher Frank Castle jest w pewnym sensie oparty jego wygląd na najnowszej miniserii, limitowanej serii, nazwanej oczywiście Warzone, ponieważ komiksy Punisher nazywają się tylko w taki sposób. Stąd wziął się podstawowy wygląd tego kostiumu, czyli koszula z podniesionymi rękawami, kamizela i głowa z opaską brodą. Ogólnie komiks nie jest jakiś najlepszy, więc wcale go nie polecam. W każdym razie figurka wyszła bardzo fajnie i jest to aktualnie moja ulubiona, mój ulubiony custom. No, pracowałem się przy nim sporo, ale na szczęście opłaciło się. W każdym razie tak, zacznijmy od najważniejszej rzeczy, czyli od głowy. Głowa została wyrzeźbiona przeze mnie. Dla mnie, przepraszam. To jest ogólnie ta normalna ze Sama Fishera, którego już kiedyś recenzowałem. Głowa została wyrzeźbiona trochę dla mnie przez POK63. Osobę, która się tak nazywa. Kto chce, niech go sobie nazwie po angielsku. Jak widzicie, mamy dłuższe oczy, dłuższe włosy, tu mamy brodę. Tak, tu mamy opaskę na oczy, na oku, jejku, strasznie dzisiaj mówię. W każdym razie taka jest opaska. I tak Franek wygląda, mógłby być trochę bardziej zdenerwowany na twarzy, bo ogólnie wygląda lekko smutno, poza tym wygląda jak Ben Affleck w Argo. No ale... No cóż, resztę szczegółów raczej znacie z recenzji sama, więc nie będę pokazywał. Tu mamy koszulkę, rękawice i dolna połowa są od Duke Nukem. Jego recenzji nie było i jak widzicie już nie będzie, ponieważ go nie mam. Ale figurka była taka sobie. W każdym razie te nogi w jeansach są bardzo fajne i używane do bardzo różnych customów przez różnych ludzi. W każdym razie tak, żeby je transplantować na to ciało, niestety musiałem tu się napracować. Poświęciłem obrót w pasie. Dało się to uratować, ale w sumie nie było potrzeby, ponieważ pani Sherry tak ma tutaj. W klacie schowany fajnie pod koszulą, pod kamizelką. I tak, zakres ruchu na szybko, skoro już to robię. Głowa jest na stawie kulkowym tutaj pod szyją, nie tutaj w standardowym miejscu. Ręce są oczywiście na tak. Tutaj łokcie, obrócić, rękawice tak samo na stawie kulkowym. Tu już widzieliście, da się to także zgiąć. Nogi tak, we wszystkie strony. Zakręcić można skryte pod pasem, jest najmniej nocy. Podwójne zgięcie w kolanach. Fajna rzecz. I stopy na stawie kulkowym, które bardzo ładnie się ruszają. Poza tym ma fajne buty. Dobra, i tak, to jest Franek. Tyle jeśli chodzi o zakres ruchu. Szczegóły natomiast. Szczegóły ręcznie malowana czacha, która była malowana w taki sposób, żeby wyglądała jakby była zrobiona przez jakiegoś konkretnego pojeba, któremu właściwie nie za bardzo zależy, a poza tym chce, żeby jego ofiary miały się go bać. Myślę, że się nawet udało. Poza tym namalowanie tej czaszki było okropnie... dobra. Dosyć trudne, ponieważ ja nie umiem malować i szczególnie jeśli coś musi być symetryczne, to mam z tym problem. Ale moją zaletą jest to, że robię to, dopóki nie zrobię dobrze, więc na szczęście wyszło. Tu mamy tak, pas, który jest zrobiony właściwie tutaj do zapinka. Z czego to było? Tu był symbol X-Menów z jakiejś figurki. Tak naprawdę. Tak, tu mamy, jak widzicie, ładownice, kieszonki. Tu jest przy okazji... Pistolet na dwóch pasach, trochę w przeciwieństwie do tego tutaj na jednym, który jest przypięty też tutaj do nogi. Widzicie? Tu ma pas i tu ma pas. Ten ma inaczej. Tak, to jest jeden z moich ulubionych elementów, czyli ten rewolwer schowany na tyłku. Franek może bez problemu do niego sięgnąć. Kabura i naboje są wzięte z tej samej figurki, to był Quentin Turnbull z Johna Hexa.
Poza tym ten pas z nawiami też jest genialny moim zdaniem. Fajnie, że ja go miałem i że wziąłem pod uwagę. Tak, tu mamy kaburę, którą niestety musiałem zmodyfikować, nie jest idealna, no ale... no cóż, broń oczywiście wyjmuje się z kabur bez problemu. Także można upozować Franka tak, jakby miał łapać tą broń. Tak, jeden pistolet. Drugi pistolet. Oba są identyczne, zwinięte od figurki Trinity z Matrixa, od N2 Toys. Bardzo fajne pistolety, w bardzo fajnej skali. Tak, naprawdę bardzo fajne. Do tego są dosyć wyginalne, więc nie ma problemu ze ich zniszczeniem. Bez problemu wchodzą w dłonie. Choć tą musiałem zmodyfikować, bo ta była do trzymania cygara. Ale trochę się pobawiłem z palcami i jest już normalna do broni. Dobra. Obie dłonie mają palce na spustach, jak widzicie. Co jest fajne i co ostatnio narzekałem przy różnych figurkach, Franek na szczęście może strzelać dokładnie przed siebie. W przeciwieństwie do agenta Venoma i trochę Kapitana Ameryki. Stój tu. Dobra, tak. No i tak jak mówię, tu niestety jest logo na tych rękawicach, nie chciałem się logo pozbywać. Pistolety. Tutaj na drugiej. No i właśnie. Można go upozować, że chowa pistolet, że wyjmuje. Bardzo fajna sprawa. Tak. Rewolwer oczywiście jest wyjmowalny. Okej. Może trafi do obu dłoni, ale ja tak naprawdę wolę go w prawej, więc włożymy do prawej. Moment. Aha, właściwie go mogę pokazać, bo jest bardzo ładny. Też wzięty od Quentina Turnbulla. Bardzo fajny rewolwer. Tu niestety miał taką część ozdobną pod gardą od spustu. Musiałem ją niestety usunąć, ponieważ to przeszkadzało to we włożeniu go w dłoń. No ale cóż, tu mamy tak. W każdym razie rewolwer siedzi bez problemu, bardzo ładnie. Jak widzicie, kamizelka się trochę poniosła. Świetna sprawa. Można Franka zrobić. No, chodź. Szybko strzałowca. Piw, paw, piw, paw. Naciągającego młotek, czy jak to się nazywa po polsku ta część pistoletu? Młoteczek może. Anyway. Tak, rewolwer odłożymy na chwilę na bok, ponieważ przeszkadza, przeszkadza, gdy biorę pod uwagę następną część figurki, którą chcę wam pokazać. Albo jeszcze przed tym, jeszcze jedna broń. Karabin maszynowy to jest raczej M4. Także wzięto od tej samej Trinity, z której są pistolety. Sam z siebie jest bardzo ładnie malowany, bo tutaj jest błyszczący, tu jest matowy na niektórych elementach. Lufa jest niestety trochę krzywa, trudno jest ją wyprostować, bo później wraca do tego kształtu, ale co poradzę. Karabin także idealnie leży w rękach Franka. Jest bardzo dobry rozmiarem. Również można go trzymać na różne sposoby. Czy tak tutaj przy tym, czy jakoś. Niestety ręce tego typu nie pozwalają na to, żeby przyłożyć karabin, jak widzicie, do oka. Czy jakoś normalnie z niego celować. Tylko tyle pozostaje tak naprawdę na ślepo. Ale można go za to zrobić na przykład w biegu. Tu trzymając tak, upozować nogi, żeby biegł. Ogólnie fajna akcja. No ale to możesz mi oddać. Czy coś jeszcze? Karabin? Nie, wydaje mi się, że to już wszystko. Tak, co my tu jeszcze mamy w pudełku z akcesoriami? Mamy jeszcze strzelbę. Strzelba jest od Chrisa Redfielda z Resident Evil 5. Też od Neki. Fajna. Strzelbę akurat używam z drugim zestawem dłoni. Ponieważ bardziej mi do tamtego pasuje. Ale tutaj także bez problemu wchodzi. Jak widzicie, strzelba jest fajna, dosyć długa. Franek może ją mieć. Tu jakby się udało, to mógłby nawet złapać od dołu. Ogólnie
Szumiam weźmiemy za chwilę. To chciałem pokazać, że karabin można tutaj złapać za uchwyt. Ok. To się napokazywałem. Dobra, w każdym razie, jeśli pamiętacie, jeśli pamiętacie, ten sam Fisher, żeby zdjąć kamizelkę, miał zdejmowane ręce. I to samo zostaje przy Punisherze. Jedna ręka. I druga ręka. Schodzą, ponieważ nie dlatego, że da się zdjąć tą kamizelkę, bo oczywiście się da, ja pod tą kamizelką nic nie malowałem, ponieważ ten staw tak naprawdę jest dosyć brzydki. Te ręce się zdejmują, ponieważ mamy wymienne akcesoria. Mianowicie płaszcz, który już teraz właściwie mogę wam pokazać. Jest bardzo ładnie pomalowany, że się nieskromnie tak powiem, wyrażę. Tutorial takiego malowania wrzuciłem na Figure Realm, jakby ktoś był zainteresowany. W każdym razie, w zależności od światła widać, jak jest wycieniowany. Tu mamy trochę brudu. Płaszcz też jest od Quentina Turnbulla, tak przy okazji, bardzo ładny zresztą. I tak, bez problemu wchodzi na barki. Można mieć tutaj oba pistolety z jednej i drugiej strony na nogach. Niestety rewolwer z tyłka trzeba zdjąć, także uważaj zawsze, żeby go nie zgubić, muszę. Tak, i żeby nie wsadzać tych rąk, bo tak naprawdę by to do niczego nie pasowało, mamy drugi zestaw wymiennych rąk. Także od Quentina Turnbulla. Tu się musiałem trochę napracować, ponieważ potrzeba było, jak widzicie, zmienić te dyski w rękach. Musiałem je także później okroić trochę, żeby wchodziły i dało się wyjmować. W każdym razie udało się i robimy tak. Bierzemy drugą, również wycieniowaną rękę. Robimy dokładnie to samo. Moment. Robimy dokładnie to samo. I Franek już ma płaszcz na sobie. Teraz w zależności od tego, którą formę tego kostiumu wolę, mogę go mieć w płaszczu lub bez. Ten jest raczej taki bardziej, powiedzmy, klasyczny, paniszerowy. Płaszcz, przynajmniej dla mnie, zawsze jest z nim kojarzony. Co bardzo fajne, to on pasuje na niego idealnie, to jak widzicie jest. To jak jest zagięty, wchodzi na nogę, tu się opiera na kaburze. Fajnie bardzo, tu z drugiej strony jest zawiany w drugą stronę. Tu ma całkiem fajne rozdarcie. I tak, jak widzicie, dłonie na coś czekają. Oczywiście najlepiej na strzelbę. Po pierwsze, można ją włożyć do tej dłoni, którą specjalnie rozciągałem, żeby dało się złapać tak. Więc Franek może albo trzymać w taki sposób tego shotguna po prostu i w drugiej ręce powiedzmy pistolet. Lub trochę zabawy w tym jest, ale można mu, poczekajcie, może trochę rozszerzyć dłoń. Zaraz wracamy. Wezmę to oczywiście za kranem, żeby za kamerą, żeby niczego nie złamać przez przypadek. Dobra. Strzelba w dłoni. Spustu się pozbyłem z niej, ponieważ tylko przeszkadzał. W każdym razie, tak jak mówiłem, niestety nie da się za bardzo celować taką bronią w takim układzie rąk, ale z tym co się da, trzeba jakoś przeżyć. W każdym razie Franek może złapać strzelbę w dwóch dłoniach, co ogólnie wygląda oczywiście super. To już zależy od tego, jak chcecie upozować, czy tu wyżej, czy niżej, czy na równi. A to jest jedyna forma, w jakiej mógłby strzelać, więc powiedzmy tak. Nie wygląda najlepiej, dlatego najlepiej właśnie. Nie wygląda najlepiej, dlatego najlepiej. Dlatego dobrze mieć to po prostu w takiej formie, że wiecie, trzyma przygotowany. W każdym razie to jest wszystko. Ostatni mój custom, jak mówię, jestem z niego strasznie zadowolony. Tu mamy. Mamy więc tak. Punishera w swoim podstawowym kostiumie z krótkim rękawem. Wymienne ręce, płaszcz. Do tego z broni mamy strzelbę. Karabin M4. Rewolwer. I dwie dziewiątki. Jedna tu, druga tu. Wszystko oprócz karabinu i strzelby można na nim nosić. Karabin oczywiście byłby bez problemu, gdybym dorobił mu pasek tutaj do przerzucania przez ramię. Zresztą jest gdzie, prawda? Tutaj nawet przez celownik mógłbym. Tu. I wtedy zawisłby na przednich plecach. Wyglądałby równie fajnie.
każdym razie to, co potrzeba Franek nosić może, to czego nie potrzeba znajdzie na ziemi albo po przeciwniku. Ja jestem z niego bardzo zadowolony, czekam na wasze komentarze, dajcie znać, co się podoba, co się nie podoba. I to tyle. Do następnego, ludzie. Na razie.